Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Paweł Broński. Dzisiaj nasze plenerowe studio gości w Zagnańsku, w parafii świętego Józefa, opiekuna rodzin, gdzie niegdyś proboszczem był ksiądz Kazimierz Gurda, obecnie biskup siedlecki. Niezmierna życzliwość, gościnność, której przed chwilą doświadczyliśmy w czasie obiadu, sprawiła, że w tym słońcu siedzimy trochę rozleniwieni, ale spieszymy donieść Państwu, co nowego na trasie. Moimi gośćmi dzisiaj są reprezentanci grupy 9A, czyli dekanat Żołechowski, na czele z księdzem, przewodnikiem księdzem Leszkiem Mućką. Serdecznie witam, szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiamy. A z księdzem Leszkiem przybyli Beata, Alfreda, Krzysztof. Oraz zespół muzyczny, o którym będzie później. Słuchajcie, jak wam się idzie? Zacznę od takiego, można powiedzieć, szlagierowego pytania, ale już przepołowiliśmy wczoraj drogę do Częstochowy. Było trochę deszczu, teraz jest trochę górek. Jak te wasze kondycje, jak nastroje, zarówno te fizyczne, jak i duchowe? Coś słyszałem, że księdzu Leszkowi się przydarzyło w drodze. Księże Pawle, jeśli chodzi o nasze wędrowanie na trasie, to jest bardzo, bardzo ciekawe. A to dlatego, że najpierw zmokliśmy niesamowicie, te namioty zmoczone, torby te wywiezione do domu i przywiezione z powrotem. Niektórzy chcieli wracać, ale namówiliśmy, że wszyscy zostali. Nikt, ani jedna osoba nie wyjechała, a chciało około 10. Zostali, idą i są teraz szczęśliwi, bo Pan Bóg daje tak łaskawie to słoneczko, takie piękne, cudowne, wspaniałe. A ja dzisiaj wchodząc sobie do samochodu delikatnie zsunąłem się ze stopnia, no i kostka mnie trochę boli, ale idziemy dalej, nie poddajemy się. Jak to się mówi, na żołnierzu zmokło, na żołnierzu wyschło. Dokładnie tak samo jest z pielgrzymami. My się dziwiliśmy wam w te dni, kiedy tak bardzo padało, a spotykamy rano, robimy kolejne wejście, a wszyscy mają suche ubrania, bo po prostu już zdążyło to wszystko wyschnąć w słońcu, czy też w wietrze. Tak to właśnie, proszę Państwa, wygląda na pielgrzymce. A jak tam młodzi? Jak nastroje? Jesteście dobrze przygotowani, jeśli chodzi o zespół muzyczny? Widzę, że jest gitara, ale chyba też jakieś inne instrumenty. W jakim składzie ten zespół muzyczny funkcjonuje w Żołechowskiej grupie? Jest to bardzo spora liczba. Jest aż 3 gitarzystów w tym roku. Perkusiści są, no i ogólnie bardzo fajnie się z nimi gra. Śpiewających jest też również bardzo dużo. Atmosfera jest przepiękna. No właśnie, atmosfera przepiękna, ale zdaje się, że mamy niesamowitych orędowników. W tym roku błogosławieni męczennicy podlascy. Codziennie słuchacie konferencji, modlicie się o wszystkich wstawiennictwo z wiarą i męstwem. To hasło zresztą tegorocznej pielgrzymki. Poza tym zbliżamy się do, daj Boże, beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który tak życzliwie odnosił się do pielgrzymów i mówił, że na pielgrzymach się nigdy nie zawiodłem. A tu jesteśmy w parafii świętego Józefa, opiekuna rodzin, a przecież przeżywamy rok świętego Józefa. Czy, księże Leszku, czujecie to wstawiennictwo świętych, to ich orędownictwo, nade wszystko Matki Najświętszej, bo przecież to do niej, a przez nią do jej Syna wędrujemy? Jeśli chodzi o orędownictwo męczenników podlaskich, to jesteśmy bardzo zżyci z orędownikami, tymi, którzy oddali życie w obronie wiary, a to dlatego, że jak pytałem dzisiaj w grupie, kto był w Pratulinie i był w tym miejscu, no to była większość ludzi, tak naprawdę tylko 2 osoby ze 142 osób nie było jeszcze w Pratulinie, z czego jesteśmy bardzo dumni i po prostu każdy, kto czytał historię męczenników podlaskich, a teraz są przybliżane i w odniesieniu do każdego z nich jest jakiś konkretny temat, który jest wygłoszony konferencją. Jest ksiądz z nami, ksiądz Grzegorz Lisiecki, gdzie głosimy na przemian tą konferencję i coraz bardziej ciekawe teksty, które odkrywamy i niektóre sformułowania, które są dla nas czymś nowym, takim z życiorysu, jeśli chodzi o tych ludzi. Chociażby dzisiejszy, którego wspominamy, błogosławiony, mówił o tym właśnie, że jest człowiekiem takim, który prowadził życie, wyszedł ubrany właśnie elegancko, czyli w nowych ubraniach, po to, żeby być świadomym tego, że może już nie wrócić tutaj. I rzeczywiście nie wrócił. I to pokazuje nasz taki element bycia blisko Pana Boga. A to prowadzi do tego, że my, wędrując do Częstochowy, zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy właśnie takimi ludźmi, nie męczennikami, bo jesteśmy ludźmi takimi, którzy potrafią się uśmiechnąć,
potrafią być tymi, którzy oddają życie, ale tymi, którzy pokazują tą wiarę na zewnątrz, czyli po prostu wśród tych ludzi, których się spotykamy, po prostu ta wiara funkcjonuje. Niektórzy spotykamy się w domach, gdzieś jak zapraszają nas na poczęstunek. Mówimy o tym, że idziemy zanieść te wszystkie intencje i kiedy nam dają te intencje, mówimy, jakie jest hasło naszej pielgrzymki, że niesiemy właśnie wszystkich męczenników, którzy orędują za nami i prosimy ich o wstawiennictwo, żeby nam błogosławili i przeżywamy ich życie i wprowadzamy w naszą codzienność, to oni mówią, poproście ich, żeby na przykład pomogli nam w naszej codzienności, bo mamy taki i taki problem w domu. To też są piękne takie wyzwania i kiedy pielgrzymi z grupy przychodzą i mówią, że ta osoba prosiła, to otaczamy to też modlitwą w modlitwie różańcowej. Myślę, że jeszcze będzie czas na świadectwa i na antenie i na naszym kanale Faro TV, ale chciałbym wrócić do tej myśli księdza prymasa. Na pielgrzymach się nigdy nie zawiodłem. Droga siostro, czy pielgrzym to jest taki typ człowieka, na którym można polegać? No wydaje mi się, że właśnie tak, bo jestem pielgrzymem i 10 razy już byłam na pielgrzymce, chodzę razem z całą rodziną, z mężem i z dziećmi i moi rodzice też ostatnio wyruszyli i dwa razy już, drugi raz w sumie razem tutaj z nami idą i no i tak jeszcze tam w ogóle jeszcze więcej, coraz więcej tej rodziny przybywa, że możemy iść razem. No i w ogóle cieszę się też, że mogę iść właśnie ze swoimi dziećmi i z mężem i też właśnie tak pokazywać tą swoją wiarę właśnie, że idę, że jestem blisko Pana Boga, że idą ze mną właśnie dzieci, że są też blisko i że możemy się też modlić właśnie do tych męczenników podlaskich, żeby też za ich stawiennictwem dawali nam tą siłę, tą właśnie, żebyśmy tacy byli też mocni jak oni. Bardzo bym tylko właśnie chciała, żebyśmy byli tacy mocni jak oni i wyznawali tą wiarę właśnie jak najlepiej. W tej wierze musimy nieustannie wzrastać i tutaj na pielgrzymce bardziej niż gdziekolwiek indziej widać to, jacy jesteśmy. Mimo tego, że jesteśmy bardziej dla siebie życzliwi, to czasami wychodzą różne ciemne strony tej ludzkiej naszej duszy i się objawiają. To tutaj można przede wszystkim poznać samego siebie. Droga siostro, jak to wygląda w waszej grupie? Pielgrzymka do Wielka Rodzina. Uważam, że wszyscy starają się być bardzo życzliwi. Ale w rodzinie też bywają kłótnie. Oczywiście, że się zdarzają, ale to jak w życiu. No, wszystko się zdarza. Dobre i złe dni i ogólnie jest bardzo, bardzo uważam, że na pielgrzymce duża życzliwość, duże że tak powiem, jedni drugim pomagają, starają się pomóc w jakikolwiek sposób, czy to, nie wiem, nawet podnieść bagaż starszemu pielgrzymowi, czy no, w każdym innym, czy przynieść na przykład, nie wiem, wiadro z wodą, czy cokolwiek, także uważam, że jest no, życzliwość duża. Czyli dobra jest jednak więcej i to dobro, ta miłość zwycięża. A przejawem tej życzliwości, tej miłości na pielgrzymce, proszę Państwa, w sposób szczególny są uśmiechy, są miłe gesty, te gesty pomocy, o których tutaj siostra wspomniała, ale też jest pozdrawianie się, nawet jeśli chodzi o obce osoby napotykane tutaj po trasie. A miałem dzisiaj taką rozmowę, w której pewna nasza siostra z grupy, nie wiem nawet której, ale zwróciła mi uwagę, że zwłaszcza jeśli chodzi o kapłanów, że ci, którzy stoją tutaj przy drodze, oni nie tylko liczą na nasze pozdrowienie, na jakiś gest triumfalny, że im pomagamy, tylko że liczą na błogosławieństwo. I tak sobie przypomniałem słowa, które mówi Simma o kapłanie, który przyszedł i miał czarną, uschłą rękę i zapytała go, dlaczego tak było. A on odpowiedział, bo za mało błogosławiłem. Księże Leszku, co ksiądz na to? Jakby się tak udało, może zaczynając właśnie od waszej grupy, bo jesteście liczną grupą, mam nadzieję odważną grupą, sądząc po przewodniku, czy jest możliwe wprowadzić coś takiego, żeby zamiast zwykłego, pustego, choć jak najbardziej pięknego i wynikającego z życzliwości machania, żeby przekuć to w błogosławieństwo, czyli też moc błogosławieństwa, zrozumienie tego, co ono niesie ze sobą. Zwłaszcza tutaj dla nas nawzajem, ale też i dla tych, do których idziemy, czy między którymi przechodzimy. Ksiądz Paweł, jeśli chodzi
o to błogosławieństwo, to u nas jest w grupie bardzo takie klarowne, a to dlatego, że niesiemy krzyż, gdzie ludzie, którzy stoją przy drodze, podchodzą i go całują. Ten krzyż był zrobiony bardzo dawno temu, jeszcze za księdza Daniluka, jak prowadzał właśnie grupę 9A. Ten krzyż pielgrzymi jednego razu po prostu wycięli w lesie brzuski i zbili dwie poprzeczne belki, po to, żeby po prostu ten był taki wyraźny znak. I na czele krzyż jest zawsze niesiony tej grupy od tamtego czasu. Na Facebooku grupy 9A możemy dowiedzieć się o historii. Dodajmy, że to jest bardzo duży krzyż, spory i dość ciężki, jak rozumiem, jak na warunki pielgrzymkowe, gdzie trzeba cały dzień ten krzyż jednak ze sobą dźwigać. Tak, ale tutaj w tej grupie akurat jest tak wyjątkowo, że każdy wie, że trzeba ten krzyż dźwigać. W tym znaczeniu, że jak mówimy, że zmiana do krzyża, to po prostu każdy podchodzi i nie ma najmniejszego problemu. Jeszcze nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby nie było komu nieść krzyża. Kwiatki są przyczepiane ciągle żywe każdego dnia do tego krzyża, ale jeszcze nawiążę tylko do tego, że ludzie podchodzą i całują ten krzyż i podchodzą do kapłana, proszą o błogosławieństwo, tak odpowiadając księdzu Pawłowi. Także tutaj tak jakby kontynuujemy, tak jakby ksiądz Paweł trafił w naszą grupę, jeśli chodzi o błogosławieństwo, które ludzie proszą po trasie. Mamy tę moc, księże Leszku. My zwłaszcza jako kapłani, ale w rodzinach też warto się nawzajem błogosławić. Innym, obcym, nieznanego ducha, może niekoniecznie ufać, ale kapłanowi zawsze i bliskim, krewnym też. Błogosławcie się, a nie złorzeczcie. Słuchajcie, już tak na koniec. Zawsze na pielgrzymce też powstają różne takie hity, jakieś nowe piosenki albo covery. Czy w tym roku powstał może jakiś cover muzyczny z jakimś tekstem religijnym? Tak, przed pielgrzymką ksiądz Leszek właśnie do nas powiedział, żebyśmy coś nagrali, coś wymyślili. No to jedna z sióstr, Natalia, która właśnie jest głównym twórcą właśnie tej piosenki, przeróbki. Ona właśnie napisała do tej przeróbki tekst, a ja jestem takim współtwórcą, który po prostu gra. A oryginał, to co to za piosenka? To jest do piosenki Ale Jazz. Mhm. A wykonawca? Szczerze nieznany. Sanach. Jest to piosenka Ale Jazz Sanach. Mhm. Chyba się opuściłem, jeśli chodzi o śledzenie rynku muzycznego, ale jestem bardzo ciekaw, jak to brzmi. Zagracie nam? Oczywiście. To poprosimy. Siostry i bracia dzisiaj towarzyszą mi na jasną górę, razem ze mną będą szli. Ksiądz wesoły jest, prosi piękne słowo też. O, jak pięknie jest. O, 9A, to muzyka w duszy gra. Krzyż, gitarę w ręce ma. Wszyscy tacy uśmiechnięci, idąc gdzieś, często chowa to nas cel. Się wybrzmiewa głośno też. Wszyscy tacy uśmiechnięci. Idziemy wszyscy i tak mija dzień za dniem. Z przodu krzyż niesiemy, by intencje znieść. Oddam matce się, powierzając życie swe. O, jak pięknie jest. O, 9A, to muzyka w duszy gra. Krzyż, gitarę w ręce ma. Wszyscy tacy uśmiechnięci, idąc gdzieś, często chowa to nas cel. Śpiew wybrzmiewa głośno też. Wszyscy tacy uśmiechnięci. Często chowa to nas cel. Wszyscy tacy uśmiechnięci. A gdy chwila przyjdzie zła i smutno mi, odwracam się do braci, sióstr, bo wparcie w nich łączy nas jeden cel, by u matki schylić się. Więc ruszajmy. O, 9A, muzyka w duszy gra. Krzyż, gitarę w ręce ma. Wszyscy tacy uśmiechnięci, idąc gdzieś, często chowa to nas cel. Śpiew wybrzmiewa głośno też. Wszyscy tacy uśmiechnięci. O, często chowa to nas cel. Wszyscy tacy uśmiechnięci. O, 9A, tu muzyka.
muzyka w duszy gra, Krzyś gitarę w ręce ma. Wszyscy tacy uśmiechnięci, idąc gdzieś, często chowa to nas cel. Śpiew wybrzmiewa głośno też, wszyscy tacy uśmiechnięci. Coś pięknego. Serdecznie Wam dziękuję. Dziękujemy. Gratuluję i mam nadzieję, że ta piosenka rzeczywiście stanie się hitem pielgrzymki, nie tylko naszej, ale może też pójdzie w Polskę, a nawet i na cały świat. A na koniec, rozmawialiśmy o błogosławieństwie, poprosimy księdza Leszka, żeby pobłogosławił i nas tutaj zgromadzonych, i naszych radiosłuchaczy oraz widzów. Wierzę, że wirtualnie to też działa. Dla Boga nie ma żadnych granic. Pan z Wami. Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa.